Gdańsk jako portowe miasto ponad 1000-letniej tradycji było oczywiście ważnym ośrodkiem handlowym. Powstały tu szczególne miejsca, gdzie handlowano przeróżnymi rzeczami. Obecnie znajdujemy się na przykład na jednym z takich miejsc. Był tu kiedyś targ rybny. No, nie trudno zgadnąć, czym tutaj handlowano, ale były też i inne miejsca. Na przykład mamy w Gdańsku targ maślany, z czasem nazwany targiem garnkowym, bo w końcu w czymś to masło trzeba było sprzedawać. Z kolei na targu wołowym, który z czasem zmienił swoją nazwę na targ sienny, handlowano oczywiście zwierzętami, no i w późniejszym czasie również tym, co stanowi pokarm dla zwierząt. Bardzo ciekawy jest targ prosiąt na długim targu. Znajdował się tuż obok fontanny Neptuna, co dzisiaj wydaje się wręcz nie do pomyślenia. Inne warte odnotowania to oczywiście targ węglowy, targ drzewny, targ żelazny, targ rakowy, ale był też targ wąchany, czyli wszystkie zioła i warzywa. No i na koniec oczywiście deserek. Targ łasuchów, gdzie handlowano oczywiście słodkościami. I wszystkie te miejsca sprawiają, że Gdańsk ma bardzo bogatą tradycję kulinarną, którą można zawrzeć w dwóch słowach. Smaki Gdańska. I swoją drogą, właśnie taki tytuł nosi książka, w której znajdują się historyczne przepisy kuchni gdańskiej, którymi nawet do dnia dzisiejszego inspirują się niektórzy szefowie kuchni z gdańskich restauracji. I w tym momencie, wraz z Wojtkiem Amaro, udajemy się do jednego z takich miejsc, gdzie właśnie te smaki możemy odnaleźć. Musimy nagrać jedną scenkę z Dominikiem z kuchni. Okej, no dobra. No, dobra, jeszcze raz. Ale powiecie, czy tak wszyscy robią, czy tylko ja tak robię i się zacinam? Nawiązując do targu Gdańska i kuchni średniowiecznej, znajdujemy się w restauracji Mercato. Dzisiaj szefów kuchni przywitamy śledziem. Śledź w średniowieczu zyskał wielką popularność. Może konkurować nawet z sardelą, która solanka i obróbka jest prawie że identyczna. Sardela jest o tyle fajna, przyjemna, że możemy ją połączyć z masłem, gdzie robimy wspaniałe masło sardelowe, które można połączyć czy z daniem głównym, czy z słodkim pieczywem, czyli z brioszką, co może być wspaniałą alternatywą dla kanapki ze smalcem w czasie jarmarku Świętego Dominika. Nasza wizyta w Mercato to nie tylko lunch jako przystanek na trasie gdańskich specjałów. To także spotkanie z Wojtkiem, gdzie zaproszeni szefowie kuchni mogli zapytać Wojtka o jego doświadczenia, by być może wyciągnąć coś dla siebie. I mam ogromną przyjemność powitać Was w imieniu całego zespołu Gdańskiej Organizacji Turystycznej na naszym dzisiejszym spotkaniu połączonym z lunchem. Dzień dobry i witam właśnie wszystkich serdecznie. Może ja powiem, dlaczego ja tu jestem na tym miejscu. To będzie bardzo taka prosta odpowiedź, nie żadna filozoficznie zawiła. Gdańsk jest w moim sercu od wielu lat. Na początku atelier funkcjonowania robiliśmy takie kolacje raz w miesiącu od morza do tacy, od tego morza, więc właśnie przegląd polskich produktów, smaków i wszystkiego, co stanowi o kuchni polskiej, zaczynaliśmy od tego miejsca. Pamiętam, atelier otwieraliśmy w totalnej ciszy. Pierwszego wieczoru przyszło 24 osoby, tam może 28 wtedy mogliśmy posadzić. Użyli takiego sformułowania, oczywiście nie mówimy, nie mieliśmy żadnej gwiazdki, niczego. Powiedzieli, że powiemy naszym znajomym i na drugi dzień, co było dla nas najbardziej takie też nośne, bo wiadomo, że czasami występuje taki element bycia polite, jakiegoś takiego, no super było, dziękujemy i ktoś znika. Ale jak na drugi dzień telefon się rozdzwonił i zaczynało się od słów, że mój znajomy był tu wczoraj, no to wiemy, że to nie było tylko takie kurtuazyjne, że było super, tylko że naprawdę otworzyli nam tą ścieżkę i zaczęli nas polecać. Czy jest i była w ogóle taka wartość, która była w panu, która pozwalała panu iść cały czas do przodu? Mówię i o tych momentach rozkręcania kariery i teraz, prawda? Czy jest coś takiego, co mógłby pan nam powiedzieć, czy coś takiego w panu było i czy jest? Jakaś taka nadrzędna wartość, jeśli chodzi o gotowanie, o tworzenie takiego miejsca? Ona nie jest jednowyrazowa. Ja bym zbudował wyraz konsekwencja z kilku rzeczy. Pierwsza to jest oczywiście zaangażowanie, pasja, ale cierpliwość też, której brakuje dzisiaj po prostu tak najbardziej. I taka chęć rozwoju, bo w naszej przestrzeni nie ma i tak ani jednej osoby na świecie, która wie wszystko o gotowaniu. To jest taki ocean wiedzy. Chociażbyś nie wiem, ile książek kliknął, kupił, na ile kursów się zapisał, to i tak będziesz po prostu taką kropelką w tym oceanie. I to też jest fajne, że to akurat w naszym zawodzie najbardziej mi pociąga to, że nie ma jakiejś określonej mety w tym, co ja robię.
Znaczy, mnie kręci fakt, jak za 5 lat będą wyglądały moje talerze. Ja jeszcze nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ja wiem, jak wyglądały Pałac Osobańskich, ja wiem, jak wyglądały, jak otwierałem atelier, wiem, jak wyglądałem, jak przenieśliśmy się na Plac Trzech Krzyży, więc wiem, jak wyglądają na farmie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak będą wyglądały za 5 lat, kiedy farma też nabierze pewnego rozpędu, rozkwitu i różne koncepcje inne się pojawią. Więc ja myślę, że najważniejsze jest nie pozwolić sobie zasnąć, zmrużyć oka i powiedzieć, że wiecie, jakieś kapci założyć, odciąć kuponów, a mógłbym. Tutaj historycznie coś zdobyłem, tutaj telewizja mnie wypromowała, no ja już powinienem dać sobie spokój. Jeśli jestem na farmie, gdzie po prostu tak ciężko w życiu nie pracowałem, myślałem, że już to mam za sobą, że jak w atelier 28-osobowa orkiestra dla mnie pracowała, to ja już, to już spoko. Ja już jestem po tej stronie, gdzie właśnie wszystko fajnie. Jest fajnie, ja nie mówię, że nie jest fajnie, tylko że po prostu fizycznie ja w dalszym ciągu jestem tak zaangażowany w to wszystko, że tu nie ma żadnego jakiegoś końca i też nie stawiam sobie jakichś takich zadań, celów do zdobycia, tylko po prostu się cieszę tym, że mogę się rozwijać. I myślę, że progres jest największą wartością w tym, co robimy, bo on na osi czasu, gdybyśmy tak matematycznie to ułożyli, będzie milimetr rocznie, to weź sobie dystans 10 lat. Jak gwiazdka Michelin przekłada się na rentowność restauracji? W momencie, kiedy otrzymujesz gwiazdkę Michelin, natychmiast telefon uruchamia lawinę chętnych. W moim przypadku będę zawsze się poruszał sprawdzonym i wiarygodnym i wypływającym z doświadczenia przykładem, więc nie jakąś teorią też. Było to dokładnie 40%. Było to też związane z różnymi sytuacjami, które zadziały się w moim życiu. Również jako następstwo tej gwiazdki, więc no, dla nas to oznaczało 3 miesiące w przód zarezerwowane. Wiemy realistycznie, że gwiazdki to naprawdę jest jedna, dwie restauracje w mieście, reszta prawdopodobnie będzie miała odznaczenie wyróżnienia przewodnika. Swoich kontaktów, jak wyróżnienie miało wpływ na przykład na rentowność takich restauracji? Ja myślę, że korzystają wszyscy, to jest pierwsze, tak? Po drugie, musimy spojrzeć, że my jako szefowie kuchni, czy osoby pracujące w kuchni, czy w ogóle tworzący tę gastronomię, to my mamy szczególny rodzaj obsesji i przywiązania do tego. To jest coś, czym my żyjemy. A my musimy sobie też zwrócić uwagę, tak zupełnie abstrakcyjnie rzecz ujmując, że dla wielu osób to nie jest takie zero-jedynkowe. Więc rekomendacja naklejona na drzwi, to ten człowiek nie wnika. To dla niego, przepraszam, że czasami dla gościa, który jest w zupełnie innych obszarach, branży, czegokolwiek, to on łapie za klamkę i to jest automatycznie. On się nie zastanawia, czy to jest, czy to była gwiazdka, czy to była tylko ta naklejka, czy co to było. Więc jakby można powiedzieć, że od razu korzystają wszyscy. Na stołach macie bułki maślane, ładną pieczątkę mają, logo naszego Mercato. Żeby było, że jest oryginalne, nie? A nie kupowane. Masełka, pastylki, ciemne to jest trufla, jasne to jest palone masło. Zaraz serwis będzie nam przynosił tego śledzia, którego tak chwaliłem, o ten syrop cebulowy. Teraz akurat właśnie nakładamy tego śledzia. Tak naprawdę to jest bardzo prosty przepis. Ja go pamiętam od strony swojej babci, jak robiła mi syrop, czy od mojej mamy robiła mi syrop na kaszel. Robi się drobno pokrojoną cebulę zasypaną 1:1 z cukrem, czyli kilogram cebuli, kilogram cukru, śledzik, bismark, syrop cebulowy moczony 2 minuty, maślanka, oliwa koperkowa, karczochy gotowane, parzone, później podsmażane jeszcze na palonym maśle, kawior z pstrąga, także mam nadzieję, że tutaj w kubki smakowe szefów trafi. Espuma z sałaty masłowej, przypomnienie lata tak naprawdę, do całego dania, które za chwilkę powinno trafić do Was tutaj na stoły. Sandacz, solanka tradycyjnie, 8%, 10 minut, żeby ta sól przeszła przez całe mięso. Sos jest na bazie wywaru z tego kręgosłupu, z tego sandacza. Dajemy tam wino gustujące, podkręcające całość. Na końcu taki jeszcze słodki poczęstunek dla Was będzie, jak będziecie wychodzić, słodkie pudełeczko. W środku są trufle, są śliwkowe, są ciemne i jest imbir rozgrzewający akurat idealnie na pogodę we białej czekoladzie. Zaślubiny z Gdańskiem. No, pięknie. Wspaniale się tu czuję. To moje miejsce na ziemi. Czujesz się zaślubiony z Gdańskiem teraz? Czuję się zaślubiony z Gdańskiem zdecydowanie. Już na dobre.